Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst. Jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach, w którym zaproszeni naukowcy odkrywają przed nami tajemnice przeszłości oraz odpowiadają oczywiście na Wasze pytania. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Archeologia Żywa i dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądały domy i inne budynki mieszkańców ziem dzisiejszej Polski około 2000 lat temu. O tym oraz w jaki sposób jesteśmy rekonstruować wygląd budynków na podstawie paru dziur w ziemi opowie nasz dzisiejszy gość, czyli specjalizujący się w badaniach kultury przeworskiej, niezależny badacz z firmy FI Projekt Jan Bulas, prezes Fundacji ARCH, a także współtwórca paru projektów badawczych, w tym m.in. badań we Wrzępi, nagrodzonych tydzień temu wyróżnieniem jury w kategorii Najważniejsze odkrycie archeologiczne w Polsce 2021, archeolog Jan Bulas. Witamy, witamy. Witam wszystkich. Jeśli jest pośród widzów ktoś, kto nie wie, o co chodzi z tym przydługim tytułem, który właśnie powiedziałem, lub przegapił nasze oficjalne podsumowanie o głosowania w plebiscycie na archeologiczne sensacje 2021, to możecie to nadrobić na naszej stronie, wpisując w przeglądarce archeologia.com.pl, ale oczywiście najlepiej zaraz po tym, jak skończymy tą transmisję. Janku, czy udało ci się, nam, czy się udało zaskoczyć was tym wyróżnieniem? Myślę, że trochę tak. No, generalnie rzecz biorąc, zresztą tak jak wspominaliście, no, są to tak naprawdę wstępne wyniki naszych badań, więc do odkrycia na stanowisku we Wrzępi jest mnóstwo, do zweryfikowania jest na pewno mnóstwo, ale potencjał badawczy stanowiska jest gigantyczny i tak jak to, co staraliśmy się na razie wstępnie w mediach przekazać, jest na pewno no, początkiem badań na stanowisku we Wrzępi, które prowadzi moja prywatnie małżonka Magda Okońska-Bulas. Ale niewątpliwie, co trzeba powiedzieć, podkreślić to, że stanowisko ma gigantyczny potencjał badawczy, bo nawet jeżeli w jakimś stopniu mylimy się w naszych wstępnych interpretacjach, to powiedziałbym, że jeżeli się mylimy, to być może tym ciekawiej i tym lepiej, w sensie jest to najprostsza interpretacja tego, co odkryliśmy. Każda inna no, może nas tutaj zaskakiwać i kierować nas w ciekawsze obszary wiedzy czy interpretacji archeologicznej. No, tym niemniej bardzo się cieszymy, że zostaliśmy przez was wyróżnieni i że jeszcze więcej osób się o tym stanowisku dowie. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować badania i jeszcze nieraz zaskoczyć tutaj osoby zainteresowane archeologią. Zdecydowanie liczymy, że równie ciekawie będzie właśnie w tym roku. Przy okazji zresztą poprzedniego spotkania, nie wiem jak to się stało, ale nikt pośród naszych drogich widzów nie przypomniał mi o zadaniu tradycyjnego pytania, czyli skąd się z nami łączą. Zadam je więc w takim razie dzisiaj, czyli skąd się z nami łączycie, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach. Jak zwykle skierowane to pytanie jest przede wszystkim do osób, które są z nami po raz pierwszy i im też podpowiem, że dzisiejsze spotkanie jest nagrywane już jutro o 20:00, pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej, więc nie martwcie się, jeśli musicie uciekać. A jeśli oglądacie ten zapis w nieokreślonej przyszłości, właśnie tam i uznacie nas za godnych, to nie zapomnijcie pozostawić polubienia i subskrypcji. Szczególnie jeśli jesteście studentami archeologii, bo podobno automatycznie zwiększa to pół stopnia oceny z egzaminów u wszystkich wykładowców, którzy u nas gościli. To oczywiście całkowita nieprawda i proszę nie powtarzajcie im tego, bo już nikt nas nigdy więcej nie odwiedzi. A teraz przejdźmy do prezentacji. Od czego zaczynamy? Dobrze, a więc faktycznie zacznijmy naszą prezentację dzisiejszą, która dotyczyć będzie, jak tytuł nam wskazuje, domów i innych budynków kultury przeworskiej, ale tak naprawdę troszeczkę będziemy poza ten temat wykraczać, bo będę chciał opowiedzieć nie tylko o samych budynkach, ale o budynkach nomen omen w kontekście osad i stanowisk, na których ślady tych budynków odkrywamy, a skupiać się będę też nie na całej kulturze przeworskiej, chociaż odniesienia będą do całej kultury przeworskiej, a nawet szerzej do całego Barbarikum, to skupiać się będę na wynikach badań przez nas prowadzonych tutaj przez członków Fundacji ARCH,
a także przez firmy i instytucje, z którymi współpracujemy w obrębie badań prowadzonych na południu Polski. Tak więc no, obszar, którym się głównie będziemy dzisiaj zajmować, to Górne Dorzecze Wisły, Dunajec, San i te tereny. No i może wypadałoby zacząć od powiedzenia, na jakich źródłach się w ogóle będziemy opierać. No przede wszystkim jako archeolog nie zaskoczę nikogo mówiąc, że będziemy się opierać na źródłach archeologicznych i wynikach naszych wykopalisk, ale poza tym no z całą pewnością na etnografii, która akurat przy okazji budynków także prehistorycznych no cały czas jest niezwykle pomocna, no i w mikroskopijnym wręcz stopniu także na źródłach pisanych, których jest niewiele i są enigmatyczne w odniesieniu do świata barbarzyńców, a przede wszystkim do zamieszkiwanych przez nich budynków. No ale to, na co tutaj naszym słuchaczom chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, to właśnie ta tutaj zamieszczona wzmianka Tacyta, który, no nie będę tutaj czytał tego wszystkiego, ale który wskazuje, że ten świat barbarzyński różnił się znacznie od świata rzymskiego. Ale co trzeba podkreślić? Mianowicie to, że ten okres rzymski, o którym też we wstępie powiedziałeś, około 2000 lat temu, to około to jednak jest 500-600 lat trwania. W związku z tym od razu no, trzeba, myślę, że tutaj uważni słuchacze od razu zapytają, czy mówimy o budynkach kultury przeworskiej w pierwszym wieku, czy w drugim wieku, czy czwartym, czy one się różnią od siebie w czasie, a jeżeli tak, to jak i tak dalej, i tak dalej. No wzmianka Tacyta definitywnie odnosi się dosyć wczesnego okresu i z całą pewnością odnosi się raczej gdzieś do przełomu er lub też pierwszych dekad pierwszego wieku naszej ery. W związku z tym być może jest już kompletnie nieprawdziwa w odniesieniu do późniejszych czasów, nie mówiąc już do innych terenów, a dotyczy niewątpliwie przede wszystkim terenów nadreńskich. No ale jednak jest to jakaś paralela dla nas, jest to jakieś źródło, trzeba mieć ją w pamięci, zwłaszcza, że jednak, jak myślę wszyscy zobaczą na kolejnych slajdach, wydaje się, że dużo jest też w tej wzmiance prawdy. Więc no, przede wszystkim zwróćmy uwagę na te domy stojące w oddaleniu od siebie. Każdy musi mieć jakąś przestrzeń wokół swojego domostwa. Swoją drogą mam wrażenie, że to do dzisiaj się nie zmieniło. Jak tak patrzę na plany urbanistyczne, to chyba faktycznie... Na nowych tych osiedlach deweloperskich to z tym miejscem bywa krucho. Tak, nowe osiedla deweloperskie bardziej przypominają chyba rzymskie kamienice faktycznie i taką ścisłą zabudowę. No ale jeżeli chodzi o faktycznie przestrzeń wiejską, to każdy sobie chyba faktycznie musi mieć swoje własne włości i swoją przestrzeń. Czasami tak ja mam przynajmniej wrażenie. No i co? No, nie używają kamienia, nie używają dachówek i ważnym być może elementem dla nas dzisiaj będzie ten brak troski o piękno i wygląd, ale w następnym zdaniu jednak pewne miejsca starannie zdobił gliną, tak jasną i błyszczącą, że przypomina barwne linie malowideł. Więc może jednak ci barbarzyńcy jakoś o tą warstwę estetyczną też dbali. No i fragment dla każdej osoby zajmującej się kulturą przeworską kluczowy. Zwykli też drążyć podziemne jamy i przykrywać je grubo nawozem jako schronienie przed zimą i schowek na plony. Jest to ważny fragment, ponieważ bardzo długo, generalnie powszechnie jest związany z sztandarowym budynkiem kultury przeworskiej, a więc przefantastyczną półziemianką. Natomiast być może tutaj, no, w moim subiektywnym mniemaniu, tutaj część interpretacji, która mówi o tym, że służyły one chronieniu siebie, czyli ludzi, czy mieszkańców,
danych zagród czy domostw przed zimą, no chyba jednak chodzi głównie o te plony i o te dobra, które można było zimą w tych miejscach schować, ale o tym trochę więcej, jak będziemy już rozmawiać o funkcjach tych naszych zabudowań kultury przeworskiej. Myślę też, że jako, że nie tylko pewnie archeolodzy nas słuchają, ważne jest, żeby powiedzieć, że wszyscy poniekąd jesteśmy poddani pewnego rodzaju indoktrynacji przez kulturę masową. Pamiętajmy, że no, obracamy się gdzieś w obrębie wyobrażeń, pewnych klisz, które no, nakładają się w naszych głowach, w naszych wyobrażeniach przez i filmy, przez kulturę masową. Powinniśmy spróbować oddzielić te nasze oczekiwania wobec wyglądu, no, w końcu miejsc, które nie pozostawiły po sobie żadnych wyobrażeń, zdjęć, rysunków i tak dalej. Bo ewidentnie mam wrażenie, że jednak wchodzimy w taką tendencję kopiowania pewnych schematów, a które swoją drogą niekoniecznie chodzi mi o to, że są nieprawdziwe, ale być może nie są jedynym możliwą formą no jakby widzenia czy rekonstruowania takich, a tutaj tak tylko poglądowo te obrazki z gier i z filmów, swoją drogą, które czasami są bardzo, bardzo trafne faktycznie. Ale to już może inny temat. Teraz chętnie bym włączył film, Radku. Jasne, który dokładnie? Ten, który chyba jest zatytułowany Z lotu ptaka. Możesz już zacząć o nim najlepiej mówić, a ja tak włączę. Dobrze, no więc film, który się uruchomi za chwilę, w jakimś stopniu przedstawia rewolucję, która odbywa się w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o badania osad, które szeroko stosujemy w trakcie badań w obrębie ekspedycji Rzemienowice, projektów Rzępia czy innych projektów, które prowadzimy tutaj na południu Polski. A więc oczywiście wszystkie możliwe metody nieinwazyjne badań osad. Ponieważ jak się nasi słuchacze przekonają, jedną z naszych głównych bolączek jednak jest skala badań wykopaliskowych i możliwa skala badań wykopaliskowych, zwłaszcza tutaj mowa o badania takie, powiedziałbym, stricte naukowe, nie ratownicze, nie trwające w czasie jakichś dużych inwestycji. No i faktycznie niezwykle pomocne są prospekcje lotnicze, satelitarne, które no, ujawniły tutaj na wschód od Krakowa, na Wyżynie Małopolskiej, gigantyczne osady, całe powiedziałbym regiony pełne stanowisk, niewątpliwie związane z kulturą przeworską. To są stanowiska, ciężko mówić o odkrywaniu tych stanowisk, ponieważ one były znane wcześniej na skutek badań AZP. Natomiast faktycznie tutaj zdjęcia satelitarne przede wszystkim, ale też i zdjęcia lotnicze ujawniają skalę tych stanowisk, zagęszczenie obiektów. Już filmik jest widoczny, ale tego nie dogadaliśmy, że musisz się przełączyć na naszą rozmowę. Dobra. Żeby go widzieć. Już chwila poleciała. Dobrze. Widzisz? Tak, widzę, jak najbardziej. To teraz wszyscy. Doskonale. No więc oczywiście niewprawne oko nie będzie widzieć, ale tutaj na filmie widoczne są ciemniejsze i jaśniejsze plamy i te plamy, a więc anomalie wegetacyjne, de facto są lokalizacjami właśnie owych typowych przeworskich półziemianek. To czasami nie jest aż takie proste, jako że w innych okresach także mamy do czynienia z podobnymi zabudowaniami, ale tutaj akurat właśnie z ratunkiem często przychodzą nam te badania powierzchniowe, terenowe, dzięki czemu po prostu na powierzchni znajdujemy materiały związane z kulturą przeworską i możemy dosyć pewnie przynajmniej większość takich obiektów, anomalii powiązać z kulturą przeworską.
No i co trzeba powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z różnego rodzaju osadami, większymi, mniejszymi, czasami stanowiskami przedzielonymi jakimiś ciekami, więc tutaj jest ciekawy aspekt tego, jak rozumieć osadę, prawda? Gdzie ona się kończy, gdzie się zaczyna, czy po drugiej stronie rzeczki to jest już inna osada, czy jednak to jest jeden organizm, i tak dalej, i tak dalej. No ale nie chcę też może tutaj za dużo mówić o tych metodach nieinwazyjnych, jako że z pewnością będziesz miał gości, którzy będą już precyzyjnie o nich mówić. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć, że faktycznie i w badaniach tych naszych stanowisk w tych naszych regionach one odgrywają niebagatelną rolę, ale do tego trzeba dodać właśnie te klasyczne metody, które no pozwalają nam i datować, i mapować, jak duże te osady były, ponieważ podstawowy problem, o którym będziemy musieli dzisiaj porozmawiać, to jest to, skąd my wiemy, że ślady dwóch chałup, które stoją obok siebie, faktycznie w sensie stoją dzisiaj ślady po nich obok siebie, skąd na przykład możemy wiedzieć, że faktycznie stały obok siebie w jednym czasie, prawda? No tutaj problemy datowania są nieubłagane, no ale dzięki właśnie tym badaniom powierzchniowym jesteśmy w stanie przynajmniej w jakimś ogólnym stopniu powiedzieć, że dana część danej formy terenowej była lub nie była używana. I tutaj oczywiście niesamowicie istotna jest prospekcja z detektorami metali. Dla naszej epoki, dla świata barbarzyńców, gdzie zmienność zapinek, monet jest olbrzymia, faktycznie te metale pozwalają nie tylko nacieszyć oko, ale też, że tak powiem, wypełnić nas informacjami o tym skąd, gdzie, kto i no i przede wszystkim właśnie kiedy. I tutaj też oczywiście niestety coś czuję, że może być to przedmiotem przyszłej dyskusji, ale no my cały czas współpracując także z poszukiwaczami użytkującymi detektory metali, no toczymy walkę z czasem w związku z tym, że nie ma niestety stanowiska na terenach, o których mówimy, które nie byłoby równolegle no, rabowane przez nielegalnie działających poszukiwaczy. Więc tutaj chcę zwrócić naszym słuchaczom uwagę na to, żeby zwracali na to uwagę i żeby jednak, jeżeli ktoś ma pasję, no to, że tak powiem, z jednej strony zapraszamy do współpracy, a z drugiej strony namawiamy do, no, do legalnej realizacji swoich pasji. Nam niesamowicie to ułatwia zadanie. No i oczywiście wykopaliska, które jednak w dalszym ciągu no są no niezastępywalne pod wieloma względami. O tutaj kilka slajdów, używamy także różnego rodzaju zdjęć satelitarnych. Tutaj kolejny przykład takiej całej osady, to jest rzadkość na tych naszych terenach, ponieważ mamy jedno pole i w zasadzie cała osada, tutaj chyba będzie, o, przeskoczyłem, widać mój kursor, jak sądzę. Widać. Więc wskazuję tutaj poszczególne domostwa, w zasadzie w obrębie jednej formy terenowej mamy całą uchwyconą osadę, to jest rzadkość. No i bardzo, bardzo fajny przykład. Bardzo fajny przykład. Ale jak też widać po następnym zdjęciu, nagromadzenie tych półziemianek czy chałup kultury przeworskiej potrafi być faktycznie olbrzymia w jednym miejscu. I no co pokazuje właśnie to, o czym już wspominaliśmy, a więc to, że one na pewno w jednym czasie nie funkcjonowały. Widać, że się przecinają, że te kilkaset lat funkcjonowania tych osad sprawia, że analizowanie z kolei jednak układów tego typu stanowisk, ich rozplanowania tylko i wyłącznie na podstawie badań nieinwazyjnych jest bardzo trudnym zadaniem. No ale teraz tak, no bo właśnie te półziemianki, wszystko fajnie, no ale przecież nie tylko półziemianki, o tym też będziemy mówić. Natomiast no, badania nieinwazyjne poza konstrukcjami półziemiankowymi często zawodzą nas, jeżeli chodzi o odszukiwanie innych typów budowli.
także budowli słupowych. Tutaj bardzo rzadki przykład, gdzie widzimy konstrukcję słupową, dom osadzony na takich słupach, no ale znowuż problem polegający na tym, że no, na tym stanowisku akurat mamy też neolit, więc niech, że tak powiem, wstanie i podniesie rękę ten, kto powie, że na pewno jest to chałupa związana z kulturą przeworską. Ja tego nie wiem. No i pokrótce, no oczywiście też kolejne stanowisko tutaj w okolicy Opatowca, gminy Opatowiec, no i użycie także metody magnetycznej, tutaj badanie wykonane przez Marcina Przybyłę, które no ujawniają kolejne obiekty. No tak, ale mamy mówić o budynkach, a nie o metodach, więc troszeczkę cofając się w czasie, chyba trzeba powiedzieć, że no przynajmniej w okresie mojego funkcjonowania w archeologii tutaj postrzeganie osad kultury przeworskiej się zmieniło diametralnie. Ja jeszcze się uczyłem, że w zasadzie nie mamy w obrębie kultury przeworskiej domów słupowych. Przeworczycy, w cudzysłowie barbarzyńcy, z których wiążemy jednak no, tutaj czy na początku z Lugiami, czy z Wandalami, z innymi plemionami z tych związków plemiennych, mieli zamieszkiwać półziemianki. W przeciwieństwie do innych plemion z obszaru dzisiejszych Niemiec czy Skandynawii, którzy zamieszkiwali długie domy. No i wszystko się jednak diametralnie zmieniło w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, w olbrzymiej mierze w związku z dużymi inwestycjami drogowymi. Tutaj przykład osady w Brzeziu i Łysokaniu na trasie autostrady A4, no, gdzie ujawniły się plany dużej osady, licznych domostw właśnie słupowych, halowych, no fantastyczne, faktycznie fantastyczne znaleziska. Tutaj niestety z kolei przy tego typu projektach jednak dosyć często cierpimy na potrzebę ich ratunkowego badania i tak jak wspominałem tutaj o niesamowitej wadze badań z wykrywaczami metali, tak no przy tego typu inwestycjach nie ma szans na wieloletnie, tak jak my to robimy w czasie projektu ekspedycji Rzemienowice, nie ma szans na wieloletnie powtarzanie prospekcji i szukanie drobnych przedmiotów w warstwie ornej. No i olbrzymia ilość danych jednak musi nam uciekać, jeżeli kiedyś przez te drogi mamy przejechać. Tutaj jest to pewnego rodzaju kompromis, na jaki jako społeczeństwo jednak chyba wszyscy się zgodzimy, musimy iść. Natomiast no, jest tutaj ta łyżka dziegciu. No ale niewątpliwie właśnie dzięki tym badaniom odkryliśmy nową jakość tych wszystkich stanowisk. Więc teraz może po tych wszystkich zdjęciach lotniczych, tych wszystkich anomaliach związanych z półziemiankami, chciałbym zwrócić uwagę tutaj naszych widzów na właśnie obiekty, które z takimi półziemiankami mogą być związane, a ile między nimi się jednak dzieje. Więc tutaj zwróćcie, drodzy widzowie i słuchacze, na to uwagę. Ponieważ do tej pory to był przede wszystkim nasz obraz osady kultury przeworskiej. Świetne badania w Zagórzycach, także tutaj jest gmina Kazimierza Wielka, ale no w powiecie kazimierskim, w którym my w obrębie ekspedycji Rzemienowice funkcjonujemy i pracujemy. Bardzo ciekawe badania właśnie w Zagórzycach, dosyć dużych rozmiarów jak na badania stricte naukowe, uniwersyteckie, no ale których rozmiar cały czas nie pozwala na uchwycenie właśnie tych dużych konstrukcji chałup, pozwala zaobserwować pewnego rodzaju układy tych naszych półziemianek, no ale cały czas te dane związane z być może domami słupowymi nam uciekają. No i tworzą się w związku z tym różnego rodzaju problemy, bo oczywiście można zakwestionować, czy one w ogóle są na tych stanowiskach, czy mamy jakieś zależności chronologiczne, czy nie, czy to jest tak faktycznie, że w okresie przedrzymskim na przykład takich budowli nie ma, bo je głównie znamy z stanowisk datowanych na młodsze okresy. No,
ja muszę przyznać, że moim zdaniem jest to wszystko cały czas kwestia stanu badań. No ale zobaczymy, czy mam rację w przyszłości. Natomiast przejdźmy do tych półziemianek. Czym one są i jak się je je, że tak powiem? Przede wszystkim jeszcze jakbyśmy mogli trzy słowa na temat tego, czym są te kropki, bo to tutaj też będzie wytłumaczone właśnie, mam nadzieję, ale czym były te kropki i placki i tak dalej, które widzimy na planach, które widzimy tak. Tutaj już widziałem, że było odpowiedziane, dlaczego niektóre z tych, dlaczego jest zasadniczo różnica w kolorze wegetacji, jak widzieliśmy na zdjęciach z drona. Powiedziałem, że pan Dominik sobie pozwolił odpowiedzieć, za co bardzo dziękujemy. Są to tak zwane wyróżniki roślinne i tam, gdzie w głąb ziemi było kopane, a kamienie usunięte, to rośliny mają lepsze warunki do wzrostu. Podobnie są wyróżniki negatywne. O tym kiedyś porozmawiamy, obiecuję, dłużej, bo to jest przeinteresujący temat. Już namawiam kolegów, ale cały czas się wymigują zasadniczo. No i później właśnie takie dziury, tak zwane obiekty archeologiczne, pojawiają się na naszych planach. Tak, no i tutaj oczywiście na tych planach widać różnego rodzaju obiekty. Tutaj może nie wiem, czy o wszystkich będziemy mówić, bo faktycznie trochę zabrakłoby nam czasu. Nie wszystkie są związane z budynkami, prawda? Bo te bardziej prostokątne założenia, jak w tym przypadku, są to półziemianki właśnie, o których konstrukcji i funkcji zaraz dosłownie powiemy. No ale poza tym mamy jamy gospodarcze i właśnie słupy, które tworzą z kolei właśnie kolejny rodzaj konstrukcji już w całości, która w całości znajdowała się ponad ziemią. Tutaj w przypadku półziemianki mamy, tutaj będzie właśnie przykład takiej półziemianki, mamy tak naprawdę dwa rodzaje budynków i często jest pewnego rodzaju zamieszanie, jeżeli chodzi o rozróżnienie dwóch sformułowań, półziemianki i ziemianki. No, z punktu widzenia archeologa de facto jest to, no, może trochę nadużywam, to samo, w tym sensie, że my nie jesteśmy w stanie zazwyczaj po tych śladach powiedzieć, czy mamy do czynienia z półziemianką, czy ziemianką. A różnica jest dosyć prozaiczna, mianowicie konstrukcja dachu ziemianki była oparta także na powierzchni gruntu, podczas kiedy półziemianka tą konstrukcję dachu ma uniesioną, jakby nie styka się z poziomem gruntu i część jakby konstrukcji ściany wychodzi ponad powierzchnię gruntu. Natomiast no, po tych śladach, które tutaj można na tym slajdzie chociażby zobaczyć, no, nie jesteśmy w stanie do końca tego, jak to ponad gruntem wyglądało, stwierdzić. Natomiast na tym slajdzie widać zarys obiektów odkrytych w sezonie 2016 w Rzemienowicach. Czerwone kółka to są słupy w obrębie konstrukcji ziemianki, a także obiektów towarzyszących, no a sam pomarańczowy zarys, no to jest półziemianka datowana zresztą na około 3-4 wiek naszej ery. I tak szybciutko przelecimy sobie, ponieważ często ja przynajmniej spotykam się z pytaniami, jak w ogóle to kopiemy. No więc kopiemy żmudnie i powoli szpachelkami, situując i czasami, jeżeli warunki pozwalają, szlamując każdy kolejny poziom eksploracyjny i ujawniamy dzięki temu właśnie miejsca, lokalizacje słupów, które później dostają swoje własne profile, są cięte i dzięki temu znamy ich miąższość, głębokość, jak powiedzieliby pewnie normalni ludzie. No i możemy wnioskować na temat tych konstrukcji. No, a dyskusja jest ciekawa, ponieważ pomimo tego, że czasami te konstrukcje są dość niewielkie, jak w tym przypadku, to te słupy często są dość potężne. Więc no, pytanie jest takie, dlaczego tak jest? Ja tutaj zdradzę, że tutaj robiąc tą rekonstrukcję, tą wizję, jak taki budynek mógł wyglądać, konsultowaliśmy się z, czy ja się konsultowałem z architektem.
no, który zadał mi pytanie po konsultacji z kolei ze swoimi kolegami architektami, skąd my wiemy, że to jest półziemianka, a nie wieża. Przecież na takich słupach to spokojnie można byłoby i wieżę zbudować kilka poziomów i że to, jeżeli chodzi o materiał organiczny, żaden problem. No i tutaj skromnie muszę przyznać, że słowo wiedza jest w przypadku archeologii trudnym słowem. No my nie wiemy, my przypuszczamy i trochę stosując brzytwę Ockhama, no uważamy, że prawdopodobnie jednak są to proste budynki i proste budowle, chociaż no z czysto konstrukcyjnego punktu widzenia można byłoby rekonstruować inaczej te budynki. Więc no jest tutaj pewna przestrzeń do dyskusji, tym niemniej no generalnie w ten sposób się mniej więcej te konstrukcje widzi. No i można obecnie oczywiście korzystając z możliwości programów i graficznych i przestrzennych badać także to, jak takie konstrukcje działały, jak stały, jak się siły naprężenia rozchodziły i tak dalej, i tak dalej. Ja też myślę, że gdyby w każdej wiosce takiej stało po parę wieży, to Tacyt by nie omieszkał wspomnieć o tym, że mieszkają w dziwnych kamienicach albo tym bardziej w wieżach obronnych. Tak, to prawda. Niewątpliwie to prawda. Znaczy to prawda. No właśnie pytanie, czy by nie wspomniał. Pytanie tak samo zawsze mnie może nie tyle bawiło, co fascynowało widzenie tego przekazu Tacyta jako formy krytyki społeczeństwa rzymskiego. Które być może ponad miarę może żyło i funkcjonowało. Tym niemniej no się z tobą zgadzam, że pewnie faktycznie gdybyśmy mieli przykłady dziesiątek drewnianych wież, to może jednak gdzieś by się to w tej relacji znalazło, miejmy nadzieję. Natomiast nie zmienia to faktu, że musimy porozmawiać, w czym te półziemianki w końcu były i do czego służyły. A fakt, tak jak powiedziałem, przez dekady uważano, że były to budynki mieszkalne i że w tych niewielkich jednak konstrukcjach wojownicy noszący miecze, kobiety z koliami paciorków, z szatami spiętymi srebrną fibulą, no radośnie sobie urzędowali. Obecnie wydaje mi się, że nie będę w tym jedyny, jak powiem, że się odchodzi od takiej interpretacji. Ja osobiście odszedłem od niej w zasadzie całkowicie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zamieszkiwał w sensie takim mieszkalnym te budynki, to były jakieś przypadki incydentalne. Oczywiście mogło być też trochę różnie w różnych okresach czasu. Natomiast jednak to, co nam się także udaje odkrywać na osadach tutaj między Nidą i Nidzicą, ale także i na innych stanowiskach, no przekonuje nas raczej, że budynki te miały inną funkcję. Tutaj przykład z stanowiska, który miałem okazję, zaszczyt i przyjemność kopać z moim kolegą Michałem Kasińskim w Michałowicach, nieopodal słynnego Stradowa, gdzie między innymi odkryliśmy takie budynki w bardzo dobrze zachowanym stanowisku, z bardzo dobrze zachowaną tak zwaną warstwą akumulacyjną, czy też warstwą kulturową, która pozwalała nam na zbadanie właśnie tego, co się wokół tych budynków znajduje. No a chociażby w tym przypadku znajdowało się bardzo dużo pozostałości obróbki rogu, kości. Więc i narzędzia, i półprodukty, i skończone produkty znajdowały się zarówno w obrębie obiektu, jak i naokoło niego. I to jest tylko przykład oczywiście. Natomiast wydaje nam się, że w olbrzymim przypadku były to jednak budynki magazynowe, na co zresztą, jak się wydaje, Tacyt wskazuje w tym swoim krótkim tekście. A być może właśnie nie tylko magazynowe, ale także i miejsca jakiejś produkcji rzemieślniczej. Tutaj zarówno na stanowiskach związanych z Celtami, ale także i w kulturze przeworskiej znajdowane są obiekty, gdzie mamy ciężarki tkackie, przęśliki, więc ewidentnie i tkactwo,
i innego rodzaju, także prawdopodobnie rzemiosła były praktykowane w okolicach tego typu budynku, więc być może taką raczej funkcję tych konstrukcji trzeba widzieć. A co jeszcze być może ciekawsze, to to, że faktycznie nasza wiedza szczęśliwie się jednak powiększa, a nie stoi w miejscu. A powiększa się często jednak też w pewnych bólach. To znaczy, że zaczynamy od znalezienia czegoś, co nie wiemy, czym jest, i dopiero po znalezieniu drugiego, trzeciego, czwartego egzemplarza danego zjawiska udaje nam się jednak coś wywnioskować i czegoś się dowiedzieć. Tutaj przykłady dosyć enigmatycznych, no nie chcę powiedzieć palenisk, bo nie mamy za bardzo śladów chociażby węgla w obrębie tych obiektów, ale no jakichś takich obiektów składających się z ceramiki, wyłożonych w zasadzie ceramiką i gliną, polepą wysuszoną, które odkryliśmy w obrębie jednej z półziemianek w Rzemienowicach, a które nie wiemy do końca, do czego służyły. Tutaj mamy dwie główne teorie. Jedna to to, że być może jest to folusz, a więc proces znowu rzemieślniczy związany z produkcją tkanin, a z drugiej strony jedna z teorii czy hipotez mówi, że być może mamy do czynienia z sauną. Więc znowuż jakaś inna interpretacja, inna forma. Kto wie? Kto wie, być może kolejne odkrycia pomogą nam w zrozumieniu bardzo zróżnicowanych, jak się wydaje, funkcji półziemianek, które no, są niepozorne na pierwszy rzut oka, ale no, są fantastycznymi źródłami poznania kultury tej materialnej ludności, kultury przeworskiej. No z tego prozaicznego powodu, że po prostu są dużymi, głębokimi dziurami wypełnionymi przeciekawym materiałem. Więc pod wieloma względami są to przeciekawe obiekty. Natomiast jak już wcześniej wspomnieliśmy, mamy też inne budynki i coraz więcej mamy tych budynków naziemnych, z którymi jednak mamy często dosyć duży problem. Tutaj przykład z osady w okolicach Sanoka, jednej z największych tutaj w strefie górskiej odkrytych osad kultury przeworskiej, stanowisko 5960, na których duża ilość tego typu właśnie sieci obiektów została odkryta, niewątpliwie właśnie związanych z dużymi obiektami naziemnymi. Osada jest datowana dosyć późno, tak naprawdę dosyć późno, ale też szeroko, bo między III a V wiekiem naszej ery. Co ciekawe, pochodzi z niej na przykład fragment kotła chuńskiego, jednego z niewielu z ziem polskich. Więc no, fantastyczne, ciekawe też miejsce. Natomiast no, tutaj analiza zarówno głębokości i porównywanie słupów jeszcze mam nadzieję, że to dobrze powiedziane, jeszcze nas nie doprowadziła do w pełni zrozumienia tych układów. Pracujemy nad tym. Łatwo wpaść w, że tak powiem, jakby to powiedzieć, w absurd. Popaść można. Niektórzy niestety popadali. My staramy się nie popadać. Jak to wygląda naprawdę w tej chwili, nie powiem akurat w przypadku tego stanowiska. Tak, głównie chodziło mi o to, żeby pokazać, jak skomplikowane i trudne zadanie przed nami stoi, ponieważ oczywiście fantastycznie byłoby móc tutaj w obrębie programu wyjść i zaproponować chociażby rekonstrukcję takiej, jak się wydaje, zagrody dosyć dużej z domami, być może o długości kilkudziesięciu metrów. No ale byłaby to jednak trochę bardziej fantastyka niż nauka, więc no, póki co znak zapytania. Ale wiemy jednak, że takie duże budowle słupowe w kulturze przeworskiej, także w jej południowej części, istnieją. Tutaj bardzo przyczynił się do rozpropagowania naszej wiedzy na ten temat profesor Jan Schuster i tutaj polecam już od razu wszystkim zainteresowanym do osiągnięcia dostępnej online zresztą publikacji pana profesora, ponieważ no, my tutaj nie zdążymy poruszyć wszystkiego tego, co on w swojej publikacji
a jest to fantastyczne i najbardziej aktualne źródło, jeżeli chodzi o tytuł, dom i nie tylko. Tytuł będzie na ostatnim slajdzie, to na pewno na ostatnim slajdzie będą dwie główne publikacje jako źródłowe, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jeszcze doszlifować wiedzę na temat budownictwa kultury przeworskiej. Tytuł, przepraszam, w tej chwili z pamięci już nie wyrzucę z siebie, specjalnie został zapisany na końcu. No ale w każdym razie, to są przykłady osad z centralnej Polski. Tak one wyglądają i wygląda na to, że z analogicznymi mamy do czynienia na południu Polski. Duże konstrukcje słupowe, halowe. No i oczywiście znowuż ktoś mógłby zapytać, no a skąd oni wiedzą, ci archeolodzy? Nie wiem, czy tutaj nasi widzowie kojarzą sketch Izziego Izarda, brytyjskiego komika, który mówił o archeologach, którzy wychodzą i mówią, a tutaj byli rycerze, a tu w tym tańczyły dziewczyny, a tam król Artur mianował kogoś tam. I skąd oni to wiedzą? Przecież tam są tylko murki. No faktycznie, no ale te murki czasami nam faktycznie są w stanie coś powiedzieć, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy są tak zachowane, jak na widocznym tutaj zdjęciu. Ale nie są oczywiście murki. W przypadku tutaj prehistorycznego barbarikum, domy z materiałów organicznych, plecionka, która niewątpliwie była często wykorzystywana jako konstrukcja ścian, no ale właśnie dzięki takim odkryciom tutaj z terenów Niderlandów, północnych Niemiec czy Skandynawii, no poprzez analogię także właśnie rekonstruujemy, jak wyglądały, jak funkcjonowały takie długie, duże domy kultury przeworskiej. Dla zainteresowanych polecam różnego rodzaju powstające coraz częściej skanseny mające na celu jakoś uwidocznić nam, jak to budownictwo wyglądało. Tutaj wioska Gotów w Masłomęczu. Natomiast tutaj znowuż wróciłbym do tego slajdu z gier i z filmów i skłoniłbym naszych widzów do życzliwego, ale krytycznego patrzenia na te konstrukcje. No może ktoś wnikliwy mógłby zapytać, no a gdzie są te pasy przypominające malowidła z Tacyta, prawda? Ten wygląd jednak ponad gruntem jest jednak zawsze hipotezą, jakąś licencją poetyką, myślę, że często bardzo dobrą, no ale pozwalającą na pewno na prowadzenie długich dysput w czasie Wigilii, a także innych okazji. No i właśnie, na podstawie tych samych jednak śladów możemy różnie rekonstruować już w kwestiach precyzyjnych te domostwa, w których ewidentnie było więcej miejsca niż w takiej półziemiance, no której także podstawową wadą było to, że nie odkrywamy w zasadzie w żadnych konstrukcjach ziemiankowych żadnych systemów grzewczych. W związku z tym, no dzisiaj jest dość zimno. Ja osobiście parę razy miałem okazję zimą kopać półziemiankę, nawet w dość głębokim dole, czasami przykrytym czymkolwiek, nie jest zbyt ciepło, więc nie polecałbym nikomu siedzenia w takiej półziemiance w styczniu. Pan Rafał tutaj w komentarzach, jeden z naszych widzów, pisze, że też robił sobie ziemiankę razem z kolegami z rekonstrukcji historycznej i ognisko podnosiło temperaturę do przyjemnej temperatury podobno. Tak, jestem w stanie w to jak najbardziej uwierzyć. Problem polega na tym, że my w tych półziemiankach po prostu śladów tych ognisk nie odkrywamy. Więc oczywiście można sobie wyobrazić, no zresztą przecież we wczesnośredniowiecznych półziemiankach mamy takie systemy grzewcze. Jestem przekonany, że przy dobrym ogrzewaniu całkiem przyjemnie można byłoby sobie w takiej półziemiance funkcjonować. No ale nie zmienia to faktu, że nie mamy dowodów na istnienie takiego ogrzewania w półziemiankach. Natomiast w obrębie tego typu długich domów już paleniska są odkrywane i wydaje się, że jednak i ta przestrzeń i hiperanalogia z tymi osadami lepiej znanymi z terenu Niemiec czy Skandynawii
no trzeba jednak w tych konstrukcjach widzieć budynki mieszkalne, zresztą nie tylko mieszkalne, ale także gospodarcze, bo prawdopodobnie współdzielone z inwentarzem zwierzęcym, z bydłem. Znane są takie z Skandynawii dla miłośników zwierząt pewnie makabryczne przykłady spalonych domów, gdzie jeszcze właśnie w układzie dobrym, kostnym są właśnie zachowane, no niestety poległe w pożarach zwierzęta. Więc no, mamy na to bezpośrednie dowody, że w tym okresie, w innych co prawda częściach Europy, ale właśnie tą przestrzeń dzielono między zwierzęta i ludzi, co zresztą chyba nie powinno nas zaskakiwać. Jakiś leciwy nie jestem, a z młodości pamiętam jeszcze na wsiach takie domy, gdzie cały czas taka organizacja przestrzeni chałup funkcjonowała, co się chyba już pewnie nie zdarza, ale te 20 parę lat temu chyba nie było to jeszcze aż takie rzadkie. No i dosyć funkcjonalne. Dobrze, idźmy dalej, bo chyba tak naprawdę nie będziemy tutaj się rozgadywać o tym, że można bardziej zaoblać albo bardziej Myślę, że nie tym razem. Myślę, że nie tym razem. Zrobimy spotkanie poświęcone tylko domom słupowym, skoro już nasi widzowie wiedzą, czym one są. Ja tylko dodam, że te budynki nie są wyjątkowe wyłącznie dla kultury przeworskiej, tak? Bo tutaj też pewnego rodzaju pytanie, pan Ryszard zastanawiał się, kultura przeworska i same domy, czy występuje tylko w tym regionie, czy są jakieś stanowiska poza na przykład okolice Krakowa, Lublina, Rzeszowa, czy wszystkie struktury budynków czasu 2000 lat są określane jako przeworskie w rejonie Przeworska, czy na terenie większym? Nie. Kultura przeworska to tak jak kultura archeologiczna, taki wymysł archeologów, żeby nam było łatwiej opisywać przeszłość w pewien sposób. To jest bardzo skomplikowany, myślę, temat, który też zasługiwałby na osobne spotkanie, ale w bardzo dużym uproszczeniu to mniej więcej chyba się zgodzisz, że jest tak, jak ja powiedziałem. I one na danym terenie występują, ale różnego rodzaju przedmioty, budynki i inne rzeczy występują w różnych miejscach. I to, że akurat skoncentrowaliśmy się dzisiaj na kulturze przeworskiej, to też ułatwienie dla nas te wszystkie. Tak, zdecydowanie. Natomiast trzeba pamiętać, że pewne formy przedmiotów, ale też budynków osiągają pewną swoją doskonałość i nie są jakoś bardzo zmienne. Moim ulubionym przykładem jest młotek, który dawno temu osiągnął swoją doskonałość formy i za bardzo się nie zmienia. Jeżeli chodzi o tego typu budynki słupowe, to generalnie mamy z nimi do czynienia oczywiście od neolitu. I tutaj, jeżeli chodzi o ich zróżnicowanie, to wchodzimy już w szczegóły właśnie, a więc ile rzędów słupów, ile naw, jaki podział wewnętrzny. Ale bądźmy szczerzy, no są to różnice już takie bardzo precyzyjne, że tak powiem, które nie zmieniają faktu, że budynki duże, słupowe, długie, halowe, znane były od tysięcy lat. I tutaj w sumie wydaje mi się, że dość ważne, żeby powiedzieć, jest to, co myślę, że wielu ludzi zaskakuje, ale jeżeli popatrzymy sobie chociażby na narzędzia ciesielskie, czy na produkcję garncarską, czy chociażby budowę domostw, to trzeba powiedzieć, że świat między rokiem setnym a rokiem 1890, na przynajmniej gdzieś tam do rewolucji przemysłowej i do początku XX wieku, jakoś bardzo się nie zmienił. I stąd między innymi takim fenomenalnym źródłem cały czas dla nas jest ta etnografia, ponieważ znajdujemy w obrębie tych chałup przeworskich narzędzia, które faktycznie znajdują idealne analogie w XIX-wiecznej wiejskiej kulturze ziem polskich. I to chyba w tym temacie tyle już, żeby nie przedłużać. Tak. Lećmy dalej. Tutaj taki przykład eksperymentu wykonany też w Danii, właśnie rozchodzenia się ciepła w tych domach, bo powiedziałem, że w tej półziemiance to tak nie za ciepło chyba było zimą zwłaszcza. No w tych długich domach przesadnie ciepło też nie było.
No ale przy ogniu jednak ogrzać się można było, do tego przez dymnik, ponieważ no, nie mamy tutaj systemów żadnych kominowych, w związku z tym najprawdopodobniej dym się zbierał pod dachem, też mógł być wykorzystywany oczywiście w jakichś różnych celach i wędzenia, i suszenia i tak dalej. No i prawdopodobnie uciekał przez dymnik. Tutaj znowuż oczywiście, kiedy się spotkałem z pytaniem, skąd my wiemy, że na przykład w związku z tym nie było większej ilości pięter tych chałup i że oni w takim razie może spali na piętrach, skoro tam cieplej było. No i trzeba powiedzieć, że no... Jest to pomysł. Jest to jakiś pomysł, tak. No więc może tyle o tych długich chałupach, jako o konstrukcjach. Jeszcze do nich na chwilę później wrócimy. Natomiast w obrębie osad kultury przeworskiej niewątpliwie mamy też inne konstrukcje. I takim podstawową budowlą są różnego rodzaju spichlerze, które tak między innymi mogą być rekonstruowane także właśnie na podstawie tych przekazów etnograficznych. No zazwyczaj są to właśnie jakieś pary słupów czy układy czterech słupów, zazwyczaj dosyć blisko siebie położonych i w tych miejscach uważamy, że właśnie mogły funkcjonować takie spichlerze, które były podniesione nad ziemią, no, chroniły przed no, gryzoniami czy robakami, prawda, plony, więc one no, także znajdują analogię w kulturze ludowej. Natomiast takimi obiektami, które faktycznie przestały funkcjonować w tej formie po okresie rzymskim w olbrzymiej mierze, są różnego rodzaju konstrukcje piecowe. W tym roku zresztą też w Rzemienowicach kolejne takie konstrukcje odkryliśmy. Tutaj przykład akurat z Michałowic, no a które też po części znowuż nam może pozwolą wrócić na chwilę do Tacyta, ponieważ no, oczywiste jest to, że w cudzysłowie przeworczycy wytwarzali wapno w różnych celach, między innymi antyseptycznych, ale także być może właśnie bielili ściany. Tutaj z osady w Michałowicach mamy takie przykłady polepy, o której zaraz trochę więcej sobie też jeszcze powiemy, bo czym jest ta polepa? Chyba powinniśmy to wytłumaczyć, Radku, nie wiem czy, bo to chyba nie jest oczywiste. Parę słów na pewno. Parę słów. No więc polepa jest to glina wymieszana z sieczką, która de facto była takim uszczelniaczem, wypełniaczem, który służył no, w celach tworzenia różnego rodzaju konstrukcji, także między innymi konstrukcji ścian. I jeżeli taka polepa się dobrze zachowała, to jest dla nas bardzo fajnym, często niestety ignorowanym ze względu na trudności analityczne jakby tego materiału, ale pozwalająca nam mówić, jakiego rodzaju konstrukcje były stosowane w obrębie no, osady czy budowli i z chociażby tych piecy w Rzemienowicach w tym roku mamy takie olbrzymie bloki tej polepy z pięknymi odciskami żerdek, z jednej strony odciski dużych bel, z drugiej strony z osady akurat w Michałowicach mamy takie piękne fragmenty, no, które są w tej chwili uwięzione troszeczkę ze względu na pandemię w magazynie, ale właśnie płaskie, częściowo jeszcze zachowanym takim bieleniem płaskie fragmenty odnaleziono w obrębie tych wypełnisk pieców. No ale tutaj hipotetyzuję, no myślę, że właśnie być może jakaś paralela z tą wzmianką Tacyta o tych pięknie wykończonych, czy piękniej, czy ładniej wykończonych ścianach budynków przypominających malowidła być może jest. Więc tutaj znowu wracając do tych rekonstrukcji budynków i domów, kto wie, być może jednak trzeba byłoby je widzieć w cudzysłowie na biało, a przynajmniej w jakiejś części na biało. Więc odchodząc już od tych konstrukcji, przejdźmy jakby do może całych osad, jak one wyglądały, znowuż tutaj zataczając jakiś krąg od tych zdjęć lotniczych. Wydaje się, że faktycznie było tak, że ci nasi barbarzyńcy, nasi prywatni Germanie zamieszkiwali
takie zagrody de facto, składające się z kilku różnych budynków. Prawdopodobnie były to takie miejsca zamieszkiwane przez jakąś rodzinę w szerszym lub węższym znaczeniu. No i niewątpliwie chociażby ta osada w Sanoku może prezentować taką zagrodę, czy te przykłady, które pokazywaliśmy z Brzezia, czy Łysokania, czy też z centralnej Polski, z Konarzewa, nie pamiętam, czy tą nazwę już chociażby wymieniłem. Natomiast pytanie jest oczywiście takie, jakie różnice były pomiędzy poszczególnymi osadami. A wydaje się, że chyba jednak były znaczne, w tym sensie, że mamy do czynienia z mniejszymi i większymi organizmami, które chyba też różnie funkcjonowały. Zwłaszcza tutaj to, co mówię, chyba odnosi się do III, IV i V wieku naszej ery. To też nie jest tak naprawdę zaskoczenie, bo takie duże osady, bo do tego teraz nawiązuję, że mamy także na terenie kultury przeworskiej bardzo duże organizmy w cudzysłowie oczywiście, bardzo duże osady czy stanowiska, często 25-30 hektarowe, więc są to przestrzenie naprawdę duże, które znajdują analogię w znanych stanowiskach na północ i na zachód od Odry, a które no, na terenie naszych ziem niestety są do tej pory bardzo słabo przebadane i mało znane. Głównie no my badamy także takie stanowiska właśnie metodami na razie nieinwazyjnymi i powierzchniowymi. Tutaj tak, żeby tylko zobrazować naszym widzom, każda kropka to jest jakieś pojedyncze znalezisko datującego przedmiotu. No i co? No i trzeba się zastanowić, czy taka osada była pokryta takimi oddalonymi od siebie zagrodami, czy jednak mamy do czynienia z bardziej ścisłą zabudową. Prawda jest taka, że nie wiemy właśnie ze względu na ten stan badań, ani jedna taka ważniejsza, jakby się zdawało, osada nie jest do tej pory w większym stopniu przebadana. Tutaj oczywiście mamy też problem nakładania się wielu faz chronologicznych, wielu set lat użytkowania takich stanowisk, więc z całą pewnością jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale że tak powiem, żeby pobawić się trochę w zgadywanie, co na takich ważniejszych stanowiskach, na których odkrywamy i dziesiątki zapinek, i monety, i różnego rodzaju innego cenne i ciekawe przedmioty, często o unikatowym charakterze, może się kryć, a no mogą się kryć jeszcze większe domy halowe. Tutaj przykład z słynnej osady w Danii, w Gudme, takiego halowego budynku określonego halą królewską czy książęcą. No tutaj w skali widać człowieka w stosunku do tych słupów. No i niewątpliwie takie osady, gdzie naokoło funkcjonowało rzemiosło, być może były to też jakieś miejsca, gdzie funkcjonowała jakaś, prawda, część zarządzająca tymi organizmami społecznymi. Takie znaleziska i w obrębie tych naszych osad mogą się kryć. No kto wie, będziemy musieli kiedyś sprawdzić. Natomiast na koniec chciałbym jednak też powiedzieć o tym, czego nie wiemy właśnie, jeszcze wrócić do tej naszej wizji tych rekonstrukcji, a mianowicie to, czego nie wiemy, to na pewno to, co mogło nie pozostawić po sobie żadnych śladów. A to budownictwo drewniane niewątpliwie też takie mogło być. Tutaj przykłady akurat znowuż skandynawskie, z domy kilkusetletnie z głębokiej skandynawskiej prowincji, które no nigdy nie były właśnie wkopane w ziemię, które jak tutaj czujne oko zauważy, osadzone są na kamieniach, czasami na innych podpórkach, no a są to jednak całkiem porządne chałupy, pięknie zdobione, więc no nasza wyobraźnia powinna jednak, jak sądzę, brać pod uwagę, że przynajmniej chociażby takie hale arystokracji czy może znaczniejszych ludzi mogły być faktycznie w jakiś sposób także zdobione.
ponieważ no, te potrzeby estetyczne niewątpliwie, sądząc po tych zapinkach, sądząc po innego rodzaju ozdobach, paciorkach, te potrzeby estetyczne ta ludność niewątpliwie też miała. Czy od drzwia do tych naszych chałub były tak ciekawie rzeźbione? Tego oczywiście nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy, o ile w jakimś bagnie jakieś drzwi tak rzeźbione się nie znajdą. No ale tym niemniej pozgadywać, pohipotetyzować z pewnością sobie można. Niewątpliwie też musimy pamiętać o tym, tutaj wracam do tego piętra, wracam do tego bielenia ścian. No nie wiemy też do końca, jak z zewnątrz te budynki wyglądały. Pamiętajmy o tym w życzliwej krytyce naszych własnych wyobrażeń i sądów. No więc i tutaj widok na koniec na osadę w Rzemienowicach. Tutaj niech każdy sobie według swojego mniemania wyobrazi albo gęsto zabudowaną osadę, albo kilka rozproszonych zagród, które w obrębie 500 lat zmieniały swoje umiejscowienie. Jak było, pewnie przekonamy się dopiero, kiedy otworzymy kolejne ary, a kto wie, pewnie raczej trzeba byłoby powiedzieć hektary. I chyba na tym zakończę. Najpewniej hektar. Ja tylko dodam jeszcze od razu, póki pamiętam, a propos tych drzwi, tutaj chwilę, wszyscy widzieli, bo widzę, że troszkę nasze kamery zajmują miejsce, ale przesunę i zaraz wszyscy będą widzieć. Tutaj, drodzy widzowie, macie literaturę, o której wspominaliśmy w trakcie. Osobom, które słuchają nas albo słuchają na Spotify czy w jakiejś innej formie podcastu, albo po prostu słuchają nas sobie pisząc raporty, jak tutaj jeden z widzów, no to wspominaliśmy o książce profesora Jana Szustera z 2020 roku i nazywa się ona Dom to nie tylko dach i cztery ściany, o budownictwie w późnej starożytności w Europie Północnej i Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Widziałem, że taki komentarz właśnie pisał pan Igor, dom to nie tylko dach i cztery ściany, i myślałem przez chwilę, że on to tak bardzo, wiesz, przemyślenia sobie takie rzucił, że to bezpieczeństwo i to tak dalej, ale najwyraźniej teraz rozumiem, że chodziło mu o tytuł, bo akurat książki nie kojarzyłem. Oprócz tego mamy jeszcze naszego wspaniałego gościa jako współautora, również Michała Kazińskiego i Gabrieli Jóźwińskiej, House or Workshop, a Case Study of Tupid Houses at the Iron Age Settlement Site of Michałowice, Kazimierza Wielka County i Andrzej Michałowski z 2011 roku, klasyka też budownictwo kultury przeworskiej. A propos tych drzwi, no to w naszym plebiscycie właśnie też była informacja i nominowana książka, trochę naciągane, bo z 2020 roku, ale końcówki już, a wtedy nie mieliśmy też tej kategorii, Zamki i klucze kultury przeworskiej. Mhm. Autorstwa pani Czarneckiej. Teraz. Fantastyczna publikacja. Tak, tak. Nie miałem przyjemności, co prawda, osobiście przeczytać, ale to przyznam się od razu, że to nie moja specjalizacja zasadniczo. Ja to średniowiecznik jestem, więc... Tak, ale to myślę, że właśnie myślę, że dla mnie to zawsze było zaskoczenie, nawet zajmując się okresem rzymskim. Ja myślę, że można jednak powiedzieć, po zamku ich poznacie, w tym sensie ilość i skomplikowanie różnych zamków tutaj. No, faktycznie należy polecić publikację pani Katarzyny Czarneckiej, no, która fantastycznie przedstawia i zarówno zamki w kontekście drzwi, ale i szkatułek, nie szkatułek, różnego rodzaju zastosowania zamków. Myślę, że każdy doceni to, jak różne klucze, różne konstrukcje, różne systemy zamkowe ta ludność użytkowała i chociażby przez skomplikowanie tych też zamków, no, one jednak o tych drzwiach, przypuszczam, też trochę świadczą. Ja w tle puszczę naszym widzom jeszcze filmik z tego, jak wykopujecie jedną z takich półziemianek na przyspieszeniu. Tak z ciekawości, ile zajęło to w sumie? Kojarzysz może, ile dni to odkopywanie zajęło?
Ile odkopywanie zajęło? Odkopywanie zajęło no, około 2,5-3 tygodni. Tak, tutaj macie wszystko w minutę 44. Gdyby praca tak szła na wykopie, to nikt by się nie obraził. Tobie nie będę udostępniał, bo on będzie leciał tak w momencie, gdy my będziemy jeszcze, jeśli masz chwilę, bo już jest godzina 20.04, odpowiedzieli na parę pytań, bo pytania są naprawdę dobre i jak zawsze mi się podobają. Pan Piotr zastanawia się, ile generacji mogły przetrwać takie budynki. To było akurat przy okazji budynków słupowych. Czy były one opuszczane i osiedlano się na nowo, czy raczej odnawiano i zasiedlano je przez długi okres czasu? Tak, i faktycznie jest to olbrzymia zagadka. Ja pamiętam dyskusję dwóch profesorów tutaj z Krakowa, którzy dyskutowali między sobą właśnie, próbując odpowiedzieć na dokładnie to pytanie. Dyskusja sprowadzała się w olbrzymim stopniu do powiedzenia, no ja pamiętam, że dziadek musiał wymieniać dosyć często te elementy konstrukcyjne, no co drugi mówił, że no nie, no przecież to dekady stoi. I odpowiedź chyba jest gdzieś po środku, w tym sensie, że jak w przypadku każdych materiałów organicznych, wszystko zależy od środowiska, wszystko zależy od także właśnie chociażby zabezpieczenia tych materiałów organicznych. Wiemy na pewno, że były naprawiane te budynki. Znamy takie przykłady naprawiania, wyciągania, wkładania na nowo słupów, poszerzania, dokładania różnych elementów. Więc z pewnością nie było też tak, że no, coś się zepsuło, to opuszczano i budowano nowe. Jednak ten nakład pracy był dość duży przy konstruowaniu takich budynków. Ale no, precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie niestety nie ma. Natomiast niewątpliwie stosowany był recykling materiałów. Niewątpliwie jednak też patrząc chociażby po tych przykładach, które pokazałem współczesnych domów, prawda, gdzieś właśnie z skandynawskiej prowincji czy z dzisiejszych skansenów, no mogły takie budynki, bądźmy szczerzy, stać minimum dekady, a w dobrych przypadkach i dłużej. Tak mi się wydaje. No, tak jak pan Ragnar tutaj mniej więcej właśnie strzela 20-30 lat, to myślę, że spokojnie mogły powstać, pewnie i w dobrych warunkach i dłużej. Kolejne tutaj dłuższa dyskusja. Pierwsze to, ile pan Paweł się zastanawia, ilu ludzi mieszkało w takim długim domu? I to jest kolejne... Wiemy, że orientacyjnie oczywiście, nie musisz już tutaj powtarzać. Mi się wydaje, że wszystko zależało od... W sensie taki długi dom mógł pomieścić naprawdę bardzo dużo osób, może w ten sposób odpowiem. Więc w zależności od tego, jak liczna była rodzina, a wydaje się, że to były de facto budynki, które jakieś takie jednostki rodzinne miały pomieścić, to tyle tych osób prawdopodobnie taką halę zamieszkiwało. Też pytanie jest oczywiście takie, na ile my dzisiaj nie przekładamy naszego rozumienia zamieszkiwania danego budynku, prawda, na te ludności pradziejowe, no bo być może na przykład tymczasowo, prawda, tymczasowe zamieszkiwanie, to z kolei musielibyśmy się cofnąć do jakichś sag czy do Beowulfa, prawda, podróżującego i w gościnie zamieszkujących takie hale, więc prawdopodobnie też ta ilość tak naprawdę była zmienna w zależności i od pory roku i od liczebności danej grupy rodzinnej. I właśnie też a propos mieszkańców, o te zwierzęta są pytania. Raz, że pan Piotr właśnie zastanawia się, czy mieliście okazję zrobić analizy fosforowe dla tych budynków, które wybadaliście na waszych stanowiskach. No więc w jednym przypadku tak, ale co trzeba powiedzieć, to, że znaczy tak, no w większości przypadków jednak jeszcze nie, aczkolwiek próby były pobrane, więc to jeszcze nie jest w przyszłości wykluczone. Ale też pytanie, do czego zmierza to pytanie, bo
No właśnie tego pani Jutrzenka się dopytuje. Jeśli to imię, to przepiękne. Czy da się w tych długich domach wyróżnić strefę kuchenną, miejsce przeznaczone do spania, miejsce dla zwierząt? Czy istnieje jakiś powtarzalny schemat, w miarę stary układ takich domów? Oraz czy ten duński eksperyment z rozchodzeniem się w nich ciepła dał odpowiedź, jaką temperaturę można było w nich osiągnąć? Od czego chcesz zacząć? Dobrze, to może od tej temperatury. Ja, że tak powiem, jest przypis. Można się cofnąć do tej publikacji. Ja w tej chwili liczby nie pamiętam, natomiast odpowiedź będzie też no, zależna od oczywiście pory roku. To jest dosyć oczywista odpowiedź i zupełnie inaczej będzie oczywiście w miesiącach letnich, inaczej w miesiącach zimowych. Konkretnych liczb nie pamiętam, więc ciepło. Tutaj nie będę... Zasadniczo udało się uzyskać ciepło, że było. Udało się uzyskać ciepło. Znaczy generalnie wyszło, że faktycznie w tych miesiącach zimnych to ciepło to było przy tym palenisku. I niewątpliwie ta aktywność wokół tego paleniska prawdopodobnie się skupiała. Więc to nie jest tak, że rozpalano, prawda, ogień w jednym miejscu i w całej chałupie, prawda, w krótkim podkoszulku w cudzysłowie barbarzyńcy sobie biegali. Natomiast jeżeli chodzi o liczby, no to tutaj nie chcę pani Jutrzenki wprowadzać w błąd, więc odeślę do literatury. Jeżeli chodzi o ten podział, to w pewnym sensie tak, aczkolwiek to nie jest jakby podział twardy, w tym sensie, że no wiadomo, że tam, nie wiem, od zawsze od danej strony są zwierzęta albo ludność, takiej pewności na pewno nie mamy, no bo nie w przypadku wszystkich domów mamy takie ślady, które pozwalają z całą pewnością wydzielić, w którym miejscu no zwierzęta, w którym miejscu ludzie. Po prostu w większości przypadków takich danych nie mamy, a przez to musimy jakąś rezerwę zachować. Natomiast w tych lepiej zachowanych skandynawskich przykładach no, można obserwować faktycznie, gdzie te zwierzęta były, a gdzie była ta część mieszkalna, bo się po prostu lepiej zachowały te ślady i te układy. Tak, i tutaj też moje pytanie przy okazji tych analiz fosforowych było, bo pamiętam, jak podczas moich praktyk robiliśmy próbki na stanowisku neolitycznym z kolei, ale to zagęszczenie fosforu zasadniczo głównie będącego efektem tego, że koszarowano w jakimś miejscu zwierzęta i robiły one tam kupy, wyraźnie było zaznaczone, więc no tak, tak jak mówiłeś. Czasami się da, ale nie da się tego w oczywisty, łatwy i bardzo wyraźny sposób zrobić. I co do tego, jakie dokładnie zwierzęta tam mogły razem z nimi mieszkać. I o ile dobrze pamiętam, to nie były to tylko malutkie, przyjemne zwierzątka typu piesek, kotek, kurczaczki, nie? Nie. To mówimy przede wszystkim o bydle, o koniach, też i o świniach. Natomiast też no tutaj ta cały zwierzęcy temat z całą pewnością jest fascynujący, też pewnie na kolejny odcinek kontekstu. No tutaj chociażby świnie są takim dobrym, ciekawym przykładem, ponieważ one wyglądały inaczej niż te nasze, były na dłuższych nogach i były dużo bardziej mobilnymi zwierzętami niż te świnki, które znamy z czasów współczesnych. No i co trzeba powiedzieć, to też no nie były to może, tak jak powiedziałeś, tylko małe zwierzątka, ale też trzeba pamiętać, że i te konie i to bydło ludności barbarzyńskiej jednak było mniejsze niż to, które znamy z czasów współczesnych, więc duże, ale kompaktowe. Jasne. Pan Włodzimierz tutaj jeszcze dodaje, że w drewnianym domu zbudowanym przez pradziadka pod strzechą jeszcze 100 lat później żyła rodzina, później jak już nikt nie remontował, to zasadniczo się zaczęło rozpadać, więc no to daje jakiś obraz, że pokolenie spokojnie mogło sobie przeżyć. Pani Małgorzata się śmiała, że trzeba zacząć robić listę obiecanych tematów na spotkania. I Małgorzato, ja się staram to robić, ale jeśli ktoś mi będzie po każdym spotkaniu przysyłał taką listę, to się nie obrażę w żaden sposób.
Zastanawiałem też się na samym początku, czym wykładano podłogi owych ziemianek i czy nie zalewało, nie było problemu z zalewaniem. Proszę. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe. I w ogóle można byłoby też, jak ktoś by chciał zapytać o ulice w takich osadach, to też niech zapyta. Natomiast co trzeba powiedzieć, to, że tych zachowanych podłóg to generalnie w zasadzie nie mamy, albo jest bardzo mało świadectw. Natomiast w pojedynczych, głównie półziemiankach, mamy zachowane takie warstwy ewidentnie uklepanej, w cudzysłowie, podłogi, więc mamy do czynienia prawdopodobnie z właśnie takimi klasycznymi klepiskami, gdzie być może mieszano częściowo jakąś glinę z jakąś, w cudzysłowie, lekką zaprawą, chociażby być może z takim wapnem, co twardniało i tworzyło jakąś taką warstwę. One się jednak bardzo słabo zachowują, to jednak rozpuszczalne wszystko było. W pojedynczych przypadkach, także tutaj z powiatu kazimierskiego, są pojedyncze przypadki, gdzie badacze wnosili o istnienie konstrukcji podłogi na podstawie dziesiątek takich drobnych słupeczków czy paliczków, które odkrywali. Jest to kwestia otwarta, na pewno dyskusyjna, ale nie możemy wykluczyć, że faktycznie jakieś konstrukcje podłóg, także drewnianych, były stosowane. No może przyszłe badania nam coś właśnie pozwolą odkryć, aczkolwiek tutaj każdego słuchacza, który nie jest archeologiem, chciałbym uczulić, że faktycznie uchwycenie czegoś takiego jest niezwykle trudne, ponieważ my się jednak strasznie, ponieważ no, tutaj się poruszamy, trzeba natrafić na warstwę, która nie jest twardą warstwą, nie jest kamieniem, nie jest drewnem, trzeba ją uchwycić na przestrzeni pewnie jakichś 2-3 centymetrów, więc to wymaga no, już bardzo dużej sprawności, żeby coś, co będzie zresztą pewnie dyskusyjne, uchwycić. Więc no, trudne tutaj przed nami zadanie. Zdecydowanie. Pan Adam się zastanawia, czy ściany w półziemiance miały za zadanie w zimie ogrzać i w lecie ochłodzić. Głównie miały za zadanie niedopuszczenie zwierzątek innych, żeby właśnie te zapasy jadły, chyba tak mi się wydaje. Tak, no i co trzeba powiedzieć, to, że tak jak na tych terenach lesowych oczywiście można byłoby wydrążyć taką półziemiankę w zasadzie i niczym nie obkładać, bo ten les jednak jak stwardnieje, to funkcjonuje, ale chociażby ten przykład, który pokazywałem z Rzemienowic, jest w niesamowicie sypkim piasku. W związku z tym jakaś ściana musi być chociażby po to, żeby się nie zasypywało i utrzymywało tą strukturę budynku. Poza tym, co oczywiście powiedziałeś, czyli bronić dostępu do wnętrza. No i przed wilgocią też w pewien sposób. Oczywiście pan Norbert, aż się boję zadawać to pytanie, bo to znowu możemy popłynąć, ale czy na osadach kultury przyworskiej występują studnie na osadach? Piece często są wspominane, a o studniach słychać rzadko. Tutaj słychać rzadko, tylko tutaj, w trakcie naszej transmisji. Studnie są częste. Sam miałem przyjemność taką odkopywać. Może chyba nawet dwie. I prac na temat studni przeworskich powstało sporo. Tak, i tutaj polecamy też projekt Kwiatków, gdzie olbrzymia ilość takich studni została odkryta. Trzeba powiedzieć, że faktycznie są stanowiska, gdzie ich nie odkryto, ale najprawdopodobniej jest to stan badań. Są to obiekty powszechne, zresztą różnego rodzaju systemy pozyskiwania wody, nie tylko studnie z osad kultury przeworskiej są znane i są niezwykle ciekawe, bo chociażby właśnie tamta organika się często zachowuje. Tak jest. Pozwala właśnie różne ciekawe konstrukcje ciesielskie na przykład rozpoznać. Dzięki temu pan Dawid zastanawia się, czy tutaj też trochę odpowiedzieliśmy w trakcie, ale to tylko przypomnę, czy w kulturze przeworskiej występowały półziemianki o planie zbliżonym do kwadratu i półziemianki z urządzeniem grzewczym w narożniku. No to część była widoczna, a właśnie te grzewcze w narożniku, no to raczej wczesnośredniowieczne sprawy. Tak, w zasadzie w kulturze przeworskiej nie występują tego typu systemy w ogóle. I tym się między innymi różnią od tych słowiańskich czy wczesnośredniowiecznych konstrukcji. Natomiast
w kulturze przeworskiej one są głównie prostokątne. W olbrzymiej przeważającej większości są prostokątne. Czasami jest to taki skrócony prostokąt, że tak powiem, który zbliżający się do kwadratu, ale zdecydowanie częściej są to konstrukcje prostokątne. Pan Adam rzucił gdzieś tam na samym początku też pytanie. Chyba o tym powiedziałeś, ale tak nie bezpośrednio. Jaki zakres obejmuje kultura przeworska? Jeśli chodzi o zakres czasowy, to odpowiedział Pradzieje Ziem Polskich, profil, który zawsze gdzieś tam nas udostępnia i jest z nami, za co bardzo dziękujemy, że to okres wpływów rzymskich między III wiekiem przed naszą erą, a V wiekiem naszej ery mniej więcej. A jeszcze jakbyś dopowiedział ze trzy słowa na te tereny, region, na jakim odnaleźć. Tak, i tutaj jest to pytanie o tyle skomplikowane, że jest to kultura bardzo długotrwale funkcjonująca i zmieniająca swój obszar. Mamy do czynienia także z migracjami poza tereny ziem polskich, na tereny zakarpackie, na teren dorzecza Cisy, na tereny naddnieprzańskie. Natomiast tak, żeby ogólnie powiedzieć, myślę, że te informacje tak, każdy sobie znajdzie, no to mam przede wszystkim, chodzi o tereny środkowej Polski, przez długi okres także wschodniej Polski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwo świętokrzyskie, małopolskie, także olbrzymia część województwa śląskiego. Tak jest, dokładnie. Pan Adam, zastanawiam się, czy planujecie wykopaliska w Sobieszynie? Nie, na razie jeszcze nie. Mówi tylko, że od lat jakoś tam zapomniane miejsce. Ja wiem, że takie to ciężkie zawsze pytanie jest, bo plany są jakie są i trudno tak akurat się wstrzelić, choć niektórym zawsze staram się zadać, bo parę razy się udało, że nagle się okazywało, że plany naszych gości z marzeniami naszych widzów były zbieżne. Jak pytali się o skany 3D urn twarzowych, to się nagle okazało, że o, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku takie rzeczy planuje. No, trzeba powiedzieć, że niestety mamy ręce pełne roboty. Tak jak powiedziałem, no tutaj skupiliśmy się na osadach, ja już nie chciałem zanudzać naszych widzów każdym kolejnym punktem, ale a w sumie to może warto jeszcze powiedzieć, że ta sieć osadnicza de facto nie różni się od współczesnej, więc tak jak pan pytał o Sobieszyn, tak tutaj w powiecie kazimierskim przynajmniej, ale też i po drugiej stronie Wisły i w zasadzie w każdym znanym mi bliżej miejscu, w zasadzie każda miejscowość ma swoją osadę kultury przeworskiej. Tutaj akurat w Dolinie Rzeki Młyńskiej, którą zresztą na tym slajdzie jeszcze widzimy, w zasadzie co kilometr znajduje się mniejsza lub większa osada i ta mniejsza osada to jest przynajmniej 5 hektarów, więc wcale nie taka mała. Małgorzata, więc od razu dokończ. No więc mówię tylko, że a propos Sobieszyna i naszych planów kopania w Sobieszynie, no to niestety lista jest długa. Długa niestety, też pracy dużo, a ludzi mało niestety. Pani Małgorzata się śmieje, że widzowie są nie do zanudzenia, wiedzą po co tu przychodzą, więc bardzo dziękuję drodzy widzowie, zawsze was bardzo za to cenię, że zostajecie z nami do samego końca i zasypujecie naszych gości pytaniami. Ostatnie dwa, już naprawdę. I myślę, że będą krótkie. Pan Ragnar na samym początku też zastanawia się, czym się różni obraz ziemianki od krateru powybuchowego. No, jest zdecydowanie bardziej regularny. Tak jest. Zabytki są zdecydowanie inne. Czasem są jeszcze szkielety. A oprócz tego, co chciałem powiedzieć? Wypadło mi teraz. Miałem bardzo coś mądrego do powiedzenia, ale niestety... Mogę tylko dopowiedzieć, że niewiele się różni krater powybuchowy po miejscu po eksploracji półziemianki. To na pewno jest. O tym myślałem, że też przy okazji kiepskich wykopalisk może się okazać, że bardzo podobne są te rzeczy. A pan Piotr zastanawiał się, w jakim programie robione były 3D wizualizacje. Szczerze mówiąc, były robione już wiele lat temu. O ile dobrze pamiętam, w Blenderze, ale ani rąk, ani głowy sobie uciąć nie dam. Ja mogę dorzucić, że Blender, jeśli ktoś chce się poduczyć
Zawsze każdy archeolog, firma, instytucja będzie się cieszyć z jakiegoś specjalisty, który będzie im wizualizację robił, więc jeśli ktoś by sobie taką drogę studiując właśnie archeologię obrał, to polecamy Blender. Tak. Unreal Engine teraz nowa wersja wyszła, więc też polecam. SketchUp jest bardzo fajny do robienia przede wszystkim wizualizacji budynków, przy czym tam wersja studencka chyba jest tylko albo tańsza, albo darmowa, a te dwa pozostałe są w pełni darmowe i warto się ich uczyć i prezentować później. Bardzo fajne rzeczy, bo tutaj pisali po drodze, żebyś się nie martwił, że bardzo ładne wizualizacje, bardzo ładne. Bardzo się cieszę. O pochówki jeszcze się dopytują, ale nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać. To już w ogóle jest oddalone od zabudowań, tak. Cmentarzyska ogólnie. No i tutaj być może kiedyś zaprosisz mnie do opowiedzenia o bejscach i o cmentarzyskach, które też w ramach fundacji badamy. No więc generalnie rzecz biorąc oddalone, ale bywa to różnie i ta skala oddalenia nie jest taka duża znowu. W sensie no nie, cmentarzyska nie są w obrębie osad, chociaż pojedyncze czasami szkielety także są odkrywane na osadach, ale no nie w takim sensie cmentarnym. Ale generalnie cmentarzyska znajdowały się na zapleczach osad, tak? Przynajmniej w obrębie tych regionów, które my eksplorujemy, taka prawidłowość zaczyna się powoli rysować, że faktycznie dosyć niedaleko osady znajduje się cmentarzysko. O obejściach możecie na przykład przeczytać na stronie Archeologii Żywej, wpisując miecz, nie pamiętam jak my to wtedy nazwaliśmy, jednosieczny miecz chyba nazwaliśmy artykuł, ale postrach był wśród komentarzy, oberwało się nam za jednosieczny miecz. Ja już przygotowuję typologię urywadeł, więc... Dokładnie, pozostajemy przy typologii urywadeł, to jest najlepszy termin, jak nam się wydaje. Dobrze, to na dzisiaj tyle. Jak już się zapowiedziałeś, pojawisz się wkrótce, no może nie wkrótce, ale jak trochę się zwolni z różnymi innymi rzeczami, ale na pewno pan Jan Bulas z nami będzie towarzyszył i opowiadał już, jak zapowiedział, o cmentarzyskach kultury przeworskiej i na pewno się widzowie ucieszą. A teraz chwila dla ciebie. Ekran jest dla ciebie. Pożegnania, podziękowania, plany na przyszłość, jak na Oskarach. Rany, nie byłem gotowy. No ja przede wszystkim dziękuję widzom, że zwłaszcza tym, którzy wytrwali z być może nie najbardziej spektakularnymi budynkami pradziejowymi, bo w końcu nie są to grodziska ani katedry, ani piramidy. Więc dziękuję drodzy słuchacze i widzowie, że nas wysłuchaliście. No a mi zawsze wypada podziękować wszystkim osobom, które w badania, które prowadzę i współprowadzę się angażują, ponieważ no, archeologia jest zabawą drużynową i tutaj bez i studentów, i wolontariuszy, a także no, moich współpracowników i współpracowniczek i osób, które nas wspomagają w przeróżny sposób. Także finansowo tutaj trzeba powiedzieć, że olbrzymia część naszych badań jest finansowana przez urzędy konserwatorskie, więc tutaj też na pewno wypada podziękować kolegom z urzędów, którzy widzą sens w tych naszych badaniach i ratowaniu tego, co niestety jednak jest niszczone na bieżąco. Ponieważ no też taką mamy misję, aby ratować przed zniszczeniem te stanowiska, o których tutaj mówimy, więc za to wielorakie wsparcie różnokierunkowe tutaj z całą pewnością bardzo miło mi jest podziękować. Ja bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś z nami być. Chwilka ode mnie. O, akurat przerwało mi sygnał. Chyba na szczęście ty dopowiedziałeś, co miałeś dopowiedzieć. Szybko pokazuję, o tym razem w dobrą stronę pokazałem, tak wygląda nowy numer Archeologii Żywej, który jeszcze nie jest w sprzedaży, jeśli dobrze wszystko pójdzie, może jutro już będzie, ale radzę nie biec od razu bladym świtem do Empików i tak dalej, do salonów prasowych, poczekajcie po prostu jak damy informacje na naszych profilach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie,
na stronie przede wszystkim, gdy tam już się pojawi, na pewno powinniście móc znaleźć nasz najnowszy numer. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy udostępnili nasze wydarzenie. Widziałem, że część widzów również udostępniała. Widziałem, że pisały różne profile, jak wspomniane Pradzieje Ziem Polskich, ale i Regnum Barbaricum, które zawsze gdzieś tam i na swojej grupie, i na swoim profilu wspomina o każdym około barbarzyńskim, a nawet i troszkę dalej temacie, który jest w trakcie naszych kontekstów. Również Biblioteka Wydziału Archeologii UW. No i oczywiście wszystkie podziękowania również powinny powędrować dla nowych prenumeratorów oraz powracających prenumeratorów czasopisma Archeologia Żywa i Odkrywca. I od ostatniego spotkania byli to panowie Krzysztof, Andrzej, Eugeniusz, Krystian, Dorian, Mirosław, Zbigniew, Paweł, Marcin, Łukasz, Roman, Tomasz, Sylwester, Paweł, Bartosz, Adam, Daniel oraz panie Teresa, Magdalena, Monika, Aleksandra, Hania i Katarzyna. Pan Dariusz to wykupił w ogóle wszystkie numery nowej Archeologii Żywej, więc bardzo dziękujemy. A pan Bogdan dodatkowo jeszcze sobie zakupił nasz kubek termiczny, który miałem wam zaprezentować i sprzedawać merch, ale niestety musiał pojechać do stajni, bo jest bardzo zimno i może następnym razem będę go miał przy sobie. Za tydzień oczywiście się widzimy o godzinie 19. Myślę, że przy tej godzinie pozostaniemy już na stałe, bo wszystkim chyba się najbardziej podoba. Będziemy opowiadać z tego, co wszystko gdzieś tam zwiastują gwiazdy i tak dalej. O starożytnym Mustis, więc archeologia klasyczna, śródziemnomorska. Rzadko takie u nas bywają, czasem zwykle albo w bardzo dziwne ostępy, albo gdzieś tam po Polsce wędrujemy, więc na pewno wiele osób się z tego powodu ucieszy. I to by było na tyle na dzisiaj, myślę. Jeszcze tak, ten tutaj na szczęście pani Aleksandra, ktoś się martwi, że tak późno tutaj zajrzał. Widziałem, że wszyscy dziękują za miłe spotkanie. Niektórzy piszą, że będą nas odwiedzać częściej. No, bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki. Jeśli ktoś przybył później, no to nie martwcie się, tak jak pani Aleksandra w komentarzach napisała, właśnie rozmowa będzie, zapis będzie na YouTubie. Niestety bez komentarzy na żywo, które jak zawsze była owocna. Jakbyś znalazł chwilę i chciał sobie poczytać, to zawsze zapraszam gości albo dopowiedzieć na rzeczy, które gdzieś tam ominąłem, ale chyba tym razem wszystkie pytania najważniejsze się udało załatwić. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja dziękuję i zapraszam wszystkich do śledzenia i Archeologii Żywej, a także naszej fundacji ARCH. Tak jest, spokojnie, wiem, że o tym rzadko się pamięta, dlatego też te wszystkie linki są na tym specjalnym ekranie, na którym byłeś sam, więc jeśli ktoś chce tam zerknąć, no to możecie sobie sprawdzić. To tyle, drodzy widzowie, do zobaczenia za tydzień i trzymajcie się zdrowi. Teraz machamy.